Rozpocznę od nieco przydługiej historii. Był rok 98, kiedy koncern Volkswagen wykupił brytyjski koncern Bentley. I od tamtej pory te samochody zaczęły się zmieniać. Nadszedł rok 2003, kiedy pojawił się pierwszy taki pełnoprawny Continental GT. Samochód z natury dosyć sportowy, ale z wyglądu nieco ociężały. Z jazdy też nieco ociężały. Słuchajcie, miałem okazję testować ten samochód już chyba w 2004 roku w Berlinie. Pojechałem na testy tego auta i była to niesamowita przygoda, bo auto, które miało być sportowe, z silnikiem W12 podówczas, okazało się takim zwalistym mastodontem, który bardziej przypominał limuzynę płużącą przodem, niż samochód sportowy wyposażony w napęd na 4 koła i bardzo mocny skądinąd silnik. Elementy wyposażenia też były kompletnie do bani. Plastikowe przyciski, dużo takich rzeczy, które pachniały taką taniością. Ja rozumiem, koncern Volkswagen ma swoje prawa, ale wkroczyć do królewskiej, brytyjskiej marki i próbować robić coś takiego, nie do końca mi się to podobało. Od 2003 roku na szczęście upłynęło sporo czasu i Bentley przez ten czas zmienił się nie do Poznania albo nie do Wrocławia, jak kto woli. Wersja 2020. Nowa płyta podłogowa, nowa technologia, nowe zawieszenie. Ten samochód kiedyś bazował, wyobraźcie sobie, na nieco ociężałym, przestarzałym konstrukcyjnie Volkswagenie Phaetonie. Dzisiaj bazuje na tej samej płycie podłogowej MSB, na której ulokowana i usytuowana jest Panamera. To jest marka Porsche, która też należy do grupy Volkswagen. Oczywiście, jakby ktoś nie wiedział. Rozmieszczę się. Można tak się kręcić w miejscu. A czemu nie? Na tym też polega testowanie samochodów. Sylwetka tego samochodu jest obłędna i teraz ten samochód dopiero jest i sportowy, i luksusowy zarazem. I powiem Wam, że szybko bym się przyzwyczaił do jeżdżenia takim autem na co dzień, gdyby zechciał być jedynie odrobinę tańszy. Ten egzemplarz, tak jak tutaj stoi, z przebiegiem kilkuset kilometrów, kosztuje symboliczne 1 600 000. No i właśnie muszę Wam powiedzieć, że jeżeli coś kosztuje powyżej 1,5 miliona, 1 600 000, czy to już będą 2 miliony, to nie ma w sumie już teraz znaczenia, ale powiem Wam, że tyle daje ten samochód, tyle takiego naprawdę królewskiego, ultra luksusowego obcowania z motoryzacją, że to jest niebywałe. Mam pneumatyczne zawieszenie, to nie jest nowość, Continental zawsze takie miał, ale ono teraz jest genialnie dopracowane. To jest bardzo zbliżone, podobne zawieszenie co w Porsche Panamera. Kiedy chcę, obniżam i utwardzam samochód, kiedy chcę, podwyższam i zmiękczam. Teraz przelatuję przez garby poprzeczne i one jakby dla mnie nie istniały. Ja się czuję, jakbym jechał, nie chcę mówić tego słowa, ale SUV-em? O, przepływam. I za to się płaci. To jest ten luksus, którego możni tego świata w samochodach i w motoryzacji pożądają najbardziej. 22 cale koła na lato, 21 cali na zimę. Auto już nie z silnikiem W12. Czy to dobrze, czy to źle? No cóż, ja lubię ten silnik. Ten silnik jest o 100 kg lżejszy niż W12. Pali o wiele mniej. O! Też zabudowane to wszystko szczelnie, tak być powinno. Jest trochę ciepełka, nie ma. Auto wystygło niestety, a myślałem, że coś się tutaj zadzieje. Co to w sobie ma? 550 koni mechanicznych, 700 Nm momentu obrotowego. W12 ma 900 Nm, także tutaj jest troszkę mniej, ale z drugiej strony redukcja masy, lekkość wkręcania się na obroty w tym silniku jest niesamowita. No i ten dźwięk. Dźwięk, który kojarzony był w Bentleyu wyłącznie właściwie z silnikami potężnymi, 12-cylindrowymi, no tutaj jest nieco inny. We wnętrzu tego silnika prawie nie słychać. No i detale. Tutaj tak, diabeł tkwi w szczegółach. Muszę Wam powiedzieć, że nie czuję się, jak gdyby ktoś mi coś odebrał. Czuję się tak, jakbym sam wybrał silnik V8 podwójnie doładowany zamiast silnika W12. Tamten silnik znam dosyć dobrze. Kompletnie inny balans samochodu był z tamtym silnikiem. Tam było prawie 60% na przód, jeżeli chodzi o masę, 40% na tył. Tutaj mamy 55-45, to jest idealny rozkład mas dla samochodu klasy GT do luksusowego przemieszczania się, czyli nie 50-50, tak jak w samochodach szybszych z centralnie mocowanymi silnikami, tylko tutaj jednak ten przód daje takie bardziej neutralne, troszkę może bardziej podsterowne prowadzenie tego samochodu. No i to, że mam zapas mocy i momentu obrotowego właściwie w każdym momencie. Na nic nie muszę czekać, o nic nie muszę go prosić. Wystarczy musnąć pedał gazu
i zaczyna się dziać wszystko błyskawicznie, a jednocześnie bezszelestnie. Zobaczcie, zrobimy sobie start zatrzymany, nawet bez trybu sport, bo na co to komu? O! I na nieprzyczepnej, troszkę ośnieżonej, mokrej, lekko zalodzonej nawierzchni to jest katapulta. Ten samochód ma równe 4 sekundy od zera do setki, ale w sumie nie czas tu jest najważniejszy, charakter. Wtedy, kiedy te obroty rosną, kiedy ten samochód zaczyna porządnie cisnąć, kiedy cztery koła zaczynają mielić, ja się czuję jak w takim rasowym, wyścigowym GT3. A za chwilę, kiedy puszczę gaz, zaczynam się toczyć, czuję się jakbym siedział w limuzynie. I o to w tym wszystkim chodzi. Ten samochód różni się od poprzednika przede wszystkim tym, że ma większy rozstaw osi o ponad 10 cm. Co to jest 10 cm wobec wieczności? Niby nic, to jest jedynie taki dystans, jak mi się palce trzęsą, ale naprawdę ta sylwetka zrobiła się rozłożysta, rozciągnięta. Dzięki temu to auto jeszcze mocniej opada nam całą sylwetką w stronę ziemi i sami przyznacie, że wygląda obłędnie. Gdyby ktoś wszakże chciał się niecnie pobawić czymś tutaj w środku, może pobawić się tym oto pięknym pokrętłem. Mamy tryb komfort, jak ktoś lubi, bardzo pięknie, można, mięciutko, dostojnie. Mamy tryb indywidualny, oczywiście jak w każdym tego typu systemie. Mamy tryb, który nazywa się trybem do jazdy na co dzień, to mi się bardzo podoba, bo on jest oznaczony literką B jak Bentley, czyli my wybieramy za Ciebie, drogi kierowco, jak będzie Ci najlepiej w danych warunkach atmosferycznych jeździć. Bardzo mi się to podoba. No i mamy tryb sport, w który się właśnie przełączyłem. Bum, już mam bieg niżej w tej pancernej skrzyni biegów. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego, jak ona przepięknie pracuje. Już mam redukcję wykonaną. No i znowu, przyczepności mam mało, ale jak depnę, zaczynam czytać znaki dawane od tego samochodu. On do mnie mówi, ile jeszcze mogę, czy jeszcze go kopnąć troszkę tym gazem, czy jeszcze nie, czy on jeszcze ma tę przyczepność, czy balansuje już na granicy wydajności tych ogromnych czterech kół, które liżą przepięknie ten asfalt. Lewą nogą można odrobinkę przyhamować przed zakrętem, poczuć się jak w samochodzie wyścigowym. Pamiętajcie, że Bentley od ładnych kilku lat startuje w wyścigach długodystansowych. Mają samochód kategorii GT4, mają samochód kategorii GT3 i te samochody właśnie bazują na modelu Continental GT. Z zewnątrz te wyścigówki wydają się troszkę ociężałe, ale jak się popatrzy na wyniki, jak się popatrzy na rezultaty, na czasy okrążeń, jakie one osiągają, to wiadomo, że to jest ta królewska marka, brytyjska marka, ale o jakże pięknym sportowym nasyceniu. Kolor British Racing Green Version 2, czyli druga wersja tego przepięknego koloru. Brytyjska motoryzacja coś w sobie ma i ja ją bardzo lubię. Czy to jest samochód terenowy, czy to jest limuzyna, czy to jest samochód sportowy, jeżeli jest brytyjski, to mi się jakoś podoba, bo jest inny, a ta inność motoryzacji jest niezwykle pożądana. W tym momencie pozwolę sobie odpalić silnik, żeby było wesoło, bezpiecznie oraz odrobinkę cieplej. No i właśnie, wtedy się zaczyna dziać tutaj spektakl. Kiedy wsiada się do wnętrza Bentleya, od razu głos jakby przycicha. Tutaj mówi się tak, jakby siedziało się w bibliotece i chciałoby się przekazać sąsiadowi jakieś informacje o arcyciekawej książce, którą się aktualnie zgłębia. To jest coś nieprawdopodobnego. Wyobraźcie sobie, ile osób musi się natrudzić, żeby taki samochód powstał. Wytworzenie jednego takiego samochodu w wyspecjalizowanej grupie pracowników zajmuje 110 godzin. To bardzo dużo. Powstaje takich aut 26 dziennie. Nie jest to produkcja masowa, acz jak na Bentleya jest ich całkiem dużo, bo limuzyn powstaje dużo mniej. Jeżeli chodzi o samo wnętrze, to naprawdę gdybyście mieli teraz 45 minut wolnego czasu, to ja bym mógł tak opowiadać, opowiadać i opowiadać i właściwie tej opowieści nie kończyć, bo tyle się tutaj dzieje. Przywędrowało nam tutaj to, co najlepsze z elektroniki, z tych wszystkich nowoczesnych rozwiązań w motoryzacji, czyli wielki ekran ponad 12 cali przekątnej, drugi ekran przed nosem kierowcy, aktywny tempomat, sterowanie wszystkim tak jak zawsze było za pomocą muśnięcia, pstryknięcia, psztyknięcia, zobaczcie, nawet ten schowek, pyk, tylko na
naciskam i on się otwiera powoli, jako że pośpiech poniża. Pamiętamy o tym przez cały czas. Element, którego nie może zabraknąć w Bentleyu, czyli oryginalny, niepodrabiany, nie chiński, tylko szwajcarski Breitling, bo taki musi tutaj w Bentleyu być. Mamy takie szczotkowane, prążkowane aluminium, mamy piękną beżowo-koniakową skórę z przeszyciami, takimi jakby dawały efekt 3D. Tego też jeszcze nie było, nad tymi przeszyciami pracowano kilkaset godzin, żeby dopracować je do takiej perfekcji. To jest niesamowite. No i smutna informacja dla wszystkich, którzy nie jedzą mięsa. 10 skór cielęcych musi być poświęconych, ażeby wnętrze takiego jednego Continentala GT powstało. 10 cielaczków. Ja mam nadzieję, że one zostały na tyle skutecznie rozdrobnione, że i kości, i mięso, i wszystko zostało z nich po prostu spożyte, bo tak się dzieje z cielaczkami hodowlanymi. Wszystko tu jest prawdziwe. Jeżeli to ma być drewno z fortepianowej czerni, to jest to drewno ułożone w strukturę fortepianowej czerni. Nic niczego nie udaje. Cięgła mają być metalowe, są zimne, lodowate, rzeczywiście są metalowe. Muszę wam się przyznać, że gdybym... No dobrze, może grzeszę pychą teraz, ale gdybym miał kiedyś konfigurować samochód dla siebie, to bym go skonfigurował właśnie tak, jak jest ten egzemplarz skonfigurowany. Idealnie dobrany kolor skór, czerń z beżem, koniakowym beżem, idealnie dopasowane to aluminium i jeszcze do tego właśnie ta fortepianowa czerń rozciągnięta wokół. Mnóstwo luksusu, ale i odrobina tego sportowego sznytu została. Jedyny minus, którego się dopatrzyłem w porównaniu z innymi ultraluksusowymi sportowymi samochodami, to plastikowe manetki do zmiany biegów. Życzyłbym sobie tutaj takich większych metalowych albo karbonowych kłów do zmiany przełożeń w tym samochodzie, ale poza tym siedziałby. Na co dzień pamiętajcie, że ten samochód eksploatuje się jak normalne auto. Korzysta się z fantastycznie zresztą skonfigurowanego aktywnego tempomatu. Korzysta się z head-up display, który pięknie informuje mnie tutaj o dozwolonych prędkościach na drodze, którą jadę. Korzysta się z tych wszystkich udogodnień, o których naprawdę, żeby powiedzieć, to by trzeba było film pełnometrażowy nakręcić. Tryb nocny. Oczywiście wszystko można dezaktywować. Wszystkie tryby kontroli trakcji i hulaj dusza, piekła nie ma. Gdzieś jakaś piękna górska droga, ten samochód tak obłędnie odbija się z tych czterech kół, że naprawdę chce nim się jeździć w każdych warunkach. To nie jest samochód taki jak Lamborghini, Ferrari, które możemy eksploatować tylko latem. To jest absolutnie wóz całoroczny. Z jednej strony luksusowe GT, z drugiej strony sportowy zjar. Tak jak ja, trochę prestiżu i trochę szaleństwa.